że będzie piłka meczowa, Grzesiek Szymański! Yeah! Ależ fantastyczna sprawa! To jest to, na co czekaliśmy tyle lat! 15 lat od wicemistrzostwa świata. Jak po takim czasie te wspomnienia w głowie nam się układają i czy jest któryś szczególnie silny? No sam fakt, że doszliśmy do strefy medalowej. Pierwszy medal od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o siatkówkę męską i to od razu podczas Mistrzostw Świata. Tak naprawdę nie byliśmy wstawiani w gronie faworytów, natomiast Raul Lozano przekonał nas do tego, że możemy walczyć z najlepszymi i rzeczywiście z tymi najlepszymi, no może z wyjątkiem Brazylii, ale rywalizowaliśmy jak równie z równym, wygrywaliśmy. No i to jest wielki sukces nas wszystkich, bo widać było, że ta ciężka praca, którą zostawiliśmy chociażby w spalskich lasach, przyniosła efekt i tak naprawdę od tego momentu zaczęły się te już takie dużo lepsze, bardziej medalodajne dni męskiej polskiej siatkówki. No, to było przeżycie, które będzie towarzyszyć mi chyba do końca życia, bo jak wiemy, w tym 2005 roku, jak zacząłem przygodę z reprezentacją i z Raulem Lozano, nie byłem gdzieś faworytem w oczach kibiców, w oczach ludzi, którzy znali się i komentowali siatkówkę bardzo szeroko. To zawsze Krzysztof Ignaczak był tym pierwszym libero i nagle Piotr Gacek pojawia się i jedzie na Mistrzostwa Świata. Bardzo kontrowersyjna decyzja Raula Lozano, ale podparta tym, że faktycznie udało się osiągnąć wynik. Ja jestem szczęśliwy, bo można było osiągnąć sukces, który będzie ze mną do końca moich dni, ale to chyba był sukces, który otworzył w ogóle tą siatkówkę w Polsce po wielu latach, bo pamiętajmy, że jako siatkówka, polska siatkówka to wielkie czasy i Mistrzostw Olimpijskich, i Mistrzostw Świata, ale te 30 lat posuchy medalowej akurat w momencie, kiedy w 2006 roku już ten worek odpakowaliśmy z medalami, już no nie można tego chyba zatrzymać, bo tych medali mamy ogrom. Ale ten sukces w oczach kibiców, myślę, jest wyjątkowy i to 2006 i to srebro dla niektórych smakuje bardziej niż złoto. Oczywiście zabrzmi to nieskromnie, ale chyba tak jest. Wielu spotykam kibiców, fanów siatkówki z tamtych lat i aktualnie, którzy wspominają naszą reprezentację bardzo ciepło no i z takim dużym sentymentem. Byliśmy naprawdę prawdziwą drużyną, to trzeba przyznać, byliśmy prawdziwą drużyną. Los recuerdos son los hermosos, son los mejores. Creo yo que hicimos algo histórico y que tanta gente se acuerda le da valor a todo. O sea, todo el mundo se ha recordado esta fecha, quiere decir que hicimos algo muy importante. Creo que Bolonia ha hecho una evolución enorme, se ha desarrollado muchísimo. No solo el voleibol que se ve, sino el país. El país ha crecido mucho en muchos aspectos y la demostración es que Polonia lo tengo muy, muy latente, muy, muy adentro mío la Polonia, es que cuando tengo 5 días libres vengo a Polonia. Es la demostración de lo que digo.